Maciej Hasik, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Drogi Transportu w Częstochowie. Witam. Kłaniam się, witam serdecznie. Na początek naszej rozmowy wróćmy sobie pamięcią do Światowych Dni Młodzieży, które nie tak dawno odbywały się w Częstochowie. Mieliśmy wizytę Ojca Świętego Franciszka. Ja zapytam, czy Częstochowa organizacyjnie i logistycznie dała radę? Jesteśmy tuż po podsumowaniu właśnie tej wizyty przez służby miejskie na czele z prezydentem miasta, ale jeśli chodzi o nasz zakres, to naprawdę dużo dobrych słów do nas dociera, że nie było trudności z poruszaniem się po mieście. Oczywiście poza tymi, które były wcześniej znane. Tak, no jednak znaczny kwadrat miasta był wyłączony z ruchu, więc no to samo w sobie było utrudnieniem, ale jednak te ciągi komunikacyjne spełniały swoją rolę. Ta organizacja ruchu tymczasowa także. To było duże przedsięwzięcie. Częstochowa i Miejski Zarząd Drogi Transportu jest przyzwyczajony do tego, że trzeba pewne ruchy w szczycie pielgrzymkowym, turystycznym podejmować, ale to było duże przedsięwzięcie, chociażby z tego względu, że jednak sytuacja polityczna i te względy bezpieczeństwa na świecie no, wskazywały, że trzeba uważać i trzeba różne rozwiązania brać pod uwagę. To się udało. Nie było korków, nie było zbędnego obłożenia nadmiernego rejonów parkingowych, które były przygotowane. Wszystko sprawnie wyglądało. Tak samo jeśli chodzi o komunikację, bo komunikacja tutaj była alternatywą dla poruszania się dla mieszkańców i dla przyjezdnych. I tutaj jeden autobus za drugim de facto tym głównym ciągiem komunikacyjnym Aleją Kościuszki, Aleją Wolności się poruszał. Tramwaj jeden za drugim w szczycie 28 lipca co 4 minuty. I to wszystko pozwoliło i sprawnie się dostać z pomocą innych służb, bezpiecznie spędzić ten czas, kiedy to wizytowaliśmy, gościliśmy gościa wyjątkowego, jakim jest Ojciec Święty Franciszek, no i później wydostać się z miasta też się udało sprawnie. Więc tutaj, jeśli chodzi o podsumowanie, dużo dobrych słów. Dziękujemy wszystkim, z którymi współpracowaliśmy, z policją, ze Strażą Miejską i dziękujemy za wyrozumiałość mieszkańców. Nie jest natomiast tajemnicą, że w czasie tych obchodów, no jednak niektóre drogi były w czasie remontów. Czy to jakoś nie kolidowało z wizytą tak dużej ilości pielgrzymów? Dlatego też nie rozpoczynaliśmy nowych inwestycji przed wizytą Ojca Świętego Franciszka, a te, które już były rozpoczęte. Ruch na budowach był mocno ograniczony. Tak naprawdę zawiesiliśmy te prace tak, żeby nie wiązało się to z dodatkowymi utrudnieniami. To wszystko, co po papieżu, w cudzysłowie oczywiście, no to rozpoczęło się właśnie z początkiem sierpnia, po to, żeby dodatkowo nie utrudniać poruszania się przede wszystkim po centrum. Mowa chociażby o przebudowywanej właśnie ulicy Króla Jana III Sobieskiego, która właśnie tuż po tym szczycie została w części wyłączona z ruchu. Podobnie powrót na placy budowy, tam, gdzie już się jakieś inwestycje działy. Na czas wizyty zostało to albo zawieszone, albo wstrzymane po to, żeby z przytupem rozpocząć albo wrócić do pracy po wizycie papieża Franciszka. Zapytam też o miejsca parkingowe, z którymi no, jest jakiś tam problem nie tylko w czasie tych obchodów, ale ogólnie, tym bardziej, że do Częstochowy jednak tych turystów, pielgrzymów przyjeżdża dość sporo. Jakie jest wasze rozwiązanie, żeby jednak dla każdego te miejsca się znalazły, choć nie jest to możliwe? No właśnie, tutaj trzeba jakieś różne interesy reprezentować i je bilansować. Nie da się tutaj zaspokoić wszystkich potrzeb. Wiadomo, że jeśli chodzi o wizyty na Jasnej Górze albo przy okazji uroczystości jasnogórskich, no to też alternatywą są parkingi jasnogórskie. My tutaj na czas wizyty Ojca Świętego Franciszka przygotowaliśmy w ramach tej tymczasowej organizacji ruchów 11 specjalnych rejonów parkingowych. One były usytuowane w różnych dzielnicach miasta. Oczywiście w większości w przyległych do centrum. Niektóre drogi były zaadaptowane, dwujezdniowe, właśnie jedna jezdnia tych dróg na użytek parkingów. Zostali oddelegowani pracownicy służby ochrony parkingów, właśnie z MZD i te, po to, żeby współpracować z policją, ze Strażą Miejską, by ten ruch był sprawny. A jak na co dzień? Na co dzień po prostu właśnie po to jest strefa płatnego parkowania, żeby ta rotacja tych parkujących samochodów była spora, żeby nie było tak, że ktoś stawia sobie w centrum miasta samochód i stoi nim przez kilka dni, kilka tygodni, nie mieszkając na przykład tam, albo nie mając działalności gospodarczej. Po to też różne rozwiązania, które mają usprawnić te funkcjonowanie tej strefy. Tam, gdzie jest małe obłożenie, likwidacja tej strefy płatnego parkowania, a tam, gdzie jest duże obłożenie, żeby właśnie wzbudzić tą rotację, nowe tereny, chociażby między ulicą Warszawską a Nadrzeczną, zgodnie z uchwałą Rady Miasta, te tereny zostały włączone do strefy płatnego parkowania, a na przykład odcinek od
Alei Wolności od skrzyżowania z Jana III Sobieskiego do Ronda Mickiewicza został wyłączony z tej strefy, a więc my tutaj balansujemy i chcemy rzeczywiście to optymalne rozwiązanie znaleźć, ale też trzeba mieć na uwadze tych, którzy potrzebują pomocy, a takimi są niepełnosprawni i chcieliśmy ułatwić im właśnie to, żeby mogli parkować w tej strefie płatnego parkowania. Radni wyszli jeszcze z szerszą inicjatywą i umożliwili im parkowanie na całym obszarze, więc bezpłatnie. Więc tutaj nowości jest sporo, ale generalnie nie mamy za zadanie nigdy utrudnianie ludziom życia, tylko po to, żeby po prostu bilansować te sprzeczne interesy często. W wielu miastach w Polsce parkingi są również płatne w sobotę. U nas w Częstochowie tego nie ma i rozumiem, że tutaj pod tym względem nic się nie zmienia. No nie, tutaj właśnie można tylko takim uśmiechem skomentować niektóre dyskusje, które trwały w mieście o tym, jak usprawnić strefę płatnego parkowania albo jak na tle innych miast w Polsce mamy problemy. No tutaj problemy są spore, ale na szczęście nie w Częstochowie, bo my tutaj nie mamy pomysłów, by w te dni wolne tą strefę płatnego parkowania uaktywniać. Wręcz przeciwnie, tutaj po tych zmianach parkowanie rozpoczyna się od godziny 9, a kończy się już o 17, czyli nie jak do tej pory od 10 do 18, tylko od 9 do 17, a więc po południu, godzinę wcześniej możemy przyjechać już za darmo w mieście parkować. To myślę, że też usprawni i pomoże niektórym, którzy spędzają w centrum czas, załatwiając swoje sprawy, żeby już godzinę wcześniej te parkingi były dla nich właśnie dostępne. Zapytam teraz o inwestycje, które obecnie mają miejsce w Częstochowie. Jakaś wskazówka dla kierowców, może które miejsca omijać, jaką wybierać alternatywę, aby w miarę spokojnie poruszać się po mieście? Wskazówek jest kilka, bo tych inwestycji jest sporo. Jak powiedziałem, skumulowały się chociażby z tego względu, że rozpoczynamy te nowe po wizycie Ojca Świętego Franciszka, a więc w centrum uważajmy na odcinku Jana III Sobieskiego, bowiem od ulicy Nowowiejskiego do ulicy Pułaskiego jest ta droga wyłączona z ruchu z uwagi na to, że jest przebudowana infrastruktura w całości tak naprawdę tej drogi i jedziemy objazdem, podobnie jak autobusy komunikacji miejskiej, które mają swoją trasę właśnie przez ulicę Jana III Sobieskiego, jedziemy objazdem od ulicy Pułaskiego, poruszając się przez skwer Sokołów do ulicy Słowackiego, później Korczaka względnie Bohaterów Monte Cassino i dojeżdżamy do wyremontowanego już odcinka Jana III Sobieskiego, który jest dostępny dla ruchu. W przeciwnym kierunku podobnie, więc tutaj uważajmy w tym rejonie, uważajmy także na północy, bowiem tam oprócz przebudowywanego tunelu pod Aleją Wyzwolenia wraz z infrastrukturą poboczną, zakres prac zostanie rozszerzony o przebudowę całej Alei Wyzwolenia od Armii Krajowej do Fildorfa Nila. I tutaj też w najbliższych dniach będziemy te inwestycje już zlecać wykonawcy po wyłonieniu jego w postępowaniu przetargowym. I tutaj na północy na pewno warto uważać, bowiem no, oprócz tych utrudnień, które do tej pory były i są, chociażby skrócona linia tramwajowa i autobus za tramwaj od Czesława Niemena promenady do Fildorfa Nila, no tutaj można jeszcze napotkać dodatkowe utrudnienia w postaci właśnie tych drogowych zwężek, ale to wszystko na bieżąco będziemy informować, bowiem ta inwestycja jeszcze nie ruszyła, ale jesteśmy w przededniu właśnie tych dużych prac. Oczywiście budowa drogi numer 908, czyli nowy ślad od skrzyżowania Alei Bohaterów Monte Cassino z Aleją Jagiellońską, z ulicą Jagiellońską. Tutaj przebudowanie Alei Bohaterów Monte Cassino do ulicy Dzibowskiej. Tam już prace trwają, ale trwają też prace w starym śladzie, który będzie przebudowywany, czyli ulica Dzibowska, Powstańców Warszawy, Gościnna do przyszłej autostrady A1. Tam na razie przynajmniej ruch wahadłowy na odcinku ulicy Powstańców Warszawy, a później kto wie, czy jakaś ta organizacja ruchu nie będzie się zmieniać. Więc tutaj na Stradomiu i Dźbowie uważamy, bo tam no, strategiczna, jedna z największych w historii miasta inwestycji drogowych właśnie, która ma usprawnić i połączenia z tej dzielnicy oraz połączyć miasto z przyszłą obwodnicą miasta. To tak w bardzo dużym skrócie, ale też w najbliższym czasie po wyłonieniu wykonawcy możemy się spodziewać pracy związanych z budową przedłużenia ulicy Racławickiej do ulicy Staszica, a więc będzie ten zagospodarowany kwadrat, powstanie też nowa droga, nowy ciąg komunikacyjny. Ten niezagospodarowany do tej pory kwadrat za pogotowiem ratunkowym. Tutaj no,
to było niegodne, żeby w centrum miasta takie dzikie miejsce funkcjonowało. Tam trzeba było po prostu, trzeba to po prostu wszystko usprawnić, trzeba tam to zagospodarować i tak się stanie. W tym roku jeszcze będziemy przeprowadzać pracę w pasie drogowym, ale w drugiej kolejności także zagospodarowanie tego terenu, placy zabaw i tak dalej. Więc tutaj też w centrum myślę, że jakieś delikatne utrudnienia możemy napotkać przy budowie przedłużenia ulicy Racławickiej do ulicy Staszica. Ponadto ważna informacja dla wszystkich tych, którzy się poruszają drogą krajową numer 1. Nie było większych problemów z poruszaniem się jedynką w trakcie wizyty Ojca Świętego Franciszka. Jak się okazało, dzień później był wypadek i cała jedynka stała z przyczyn obiektywnych, niezależnych od żadnej instytucji. Ale teraz uprzedzamy, że od 8 sierpnia w okolicach skrzyżowania DK1 z ulicą Krakowską, tam gdzie mamy wiadukt, tam gdzie mamy w sąsiedztwie właśnie wiadukt, most, tam będą przeprowadzane prace związane z konserwacją, z naprawą dylatacji i tutaj będzie zwężka do jednego pasa ruchu z trzech, a więc możemy się spodziewać dużych utrudnień przez około 3 tygodnie. Niestety musimy te prace wykonać po prostu, bo w przeciwnym razie ta infrastruktura mostowa mogłaby sprawiać niebezpieczeństwo dla ruchu drogowego, a tego nie chcemy, dlatego jesteśmy zmuszeni, ale uprzedzamy. Od 8 sierpnia w ciągu DK1 można spodziewać się właśnie utrudnień, ale najszybciej, jak tylko to będzie możliwe, będziemy musieli te prace zakończyć, żeby tych utrudnień nie mnożyć. Tak czy inaczej, mamy nadzieję, że po okresie wakacji, kiedy będziemy już mieli ten zwiększony ruch jesienią i zimą, uda się już szereg inwestycji przeprowadzić albo zbliżyć do szczęśliwego końca po to, żeby jednocześnie cieszyć się z tych inwestycji, ale tych utrudnień nie gromadzić w mieście. No właśnie, wspomniał Pan o tym, że mamy wiele tych nowych inwestycji. Czy nie boicie się, że za dużo inwestycji w jednym momencie będzie tutaj robionych na obszarze naszego miasta i okolic? I czy to nie będzie kolidowało właśnie z tym, aby spokojnie przemieszczać się po Częstochowie czy okolicach? Różne dzielnice są różnie obłożone i chcemy tak naprawdę zaspokoić te potrzeby infrastrukturalne w różnych częściach Częstochowy. Nie da się wszystkiego zrobić tak, żeby nie było utrudnień. Niektóre inwestycje są dwuletnie. Przykład na Błysznie ulica Załogi czy ulica Legniska na Lisińcu. One też są już na ukończeniu, ale jednocześnie musimy nowe inwestycje rozpoczynać, bo są do wykorzystania pierwsze środki unijne z nowych rozdania. I to wszystko tak naprawdę znowu jesteśmy na etapie bilansowania tych sprzecznych interesów, ale wszystko w dobrym celu. W celu, żeby odmienić Częstochowę, jeśli chodzi o jej oblicze drogowe. I taki cel nam przyświeca. Robimy to dla kierowców i kierowców, mieszkańców prosimy o wyrozumiałość, bo warto. Czyli można powiedzieć tak optymistycznie, że częstochowscy kierowcy będą mieli dobrze? Czy już mają dobrze? Myślę, że jeszcze daleka droga po tych kilkunastoletnich zaniedbaniach do tego, żebyśmy mieli taką świadomość, że jest okej. Okay. Jest bliżej tego okej i będziemy do tego dążyć. Jeśli chodzi o użytkowników dróg, to są tak samo przecież rowerzyści i to jest temat na osobną rozmowę. Tutaj rzeczywiście ta infrastruktura rowerowa przy każdej tej inwestycji drogowej się poprawia. 6 km przy 908 ciągów pieszo-rowerowych, ponad kilometr w Alei Wyzwolenia, budowa połączenia rowerowego z gminą Stów, już porozumienie w tej samej sprawie połączenia rowerowego z gminą Olsztyn, a więc tutaj nie tylko kierowcy, ale również rowerzyści myślę, że mogą z optymizmem patrzeć w przyszłość. I proszę nie przeklinać, jeśli będziecie stać chwilowo w korkach, bo to wszystko będzie później miało lepsze swoje oblicze i będziemy mogli się z tej lepszej infrastruktury cieszyć. My będziemy się starać, żeby te utrudnienia minimalizować i jak zwykle proszę o wyrozumiałość i dziękuję za nią z góry. My się dołączamy, również prosimy o wyrozumiałość wszystkich kierowców. Moim i Państwa gościem był Maciej Hasik, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Drogi Transportu w Częstochowie. Dziękuję ślicznie za rozmowę. Bardzo dziękuję za zaproszenie.